Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy sobie świetną myszkę firmy Rokat z najwyższej półki. Myszka taka kosztuje ponad 300 zł. Jest to Rokat Cone Pure w wersji Military. Tutaj akurat mamy wersję Desert Strike. Na dole opakowania mamy także obrazkowo podstawowe cechy, ale także tutaj mamy ciekawostki. Profesjonalny sensor optyczny R4 5000 dpi jak na optyka. Rewelacja. Przycisk Easy Shift, który pozwala nam zdublować ilość przycisków. Wybór koloru podświetlenia oraz konfigurowany Lift Control, czyli możliwość uniesienia odrobinkę myszki nad podkładkę bez tracenia kontaktu sensora z tą powierzchnią. Na dole kolejne funkcje, Rokat Driver i Makra, wbudowana pamięć oraz procesor Turbo Core V2 o taktowaniu 72 MHz. I te informacje w wersji obrazkowej. Pudełko oczywiście jak na Rokata otwiera się tak, ale jeszcze zobaczmy sobie co mamy na boku. Więcej informacji o sensorze ProOptic R4, informacje o podświetleniu, lift off, czyli to o czym mówiłem, unoszenie myszki bez tracenia kontaktu sensora z powierzchnią, zaawansowane oprogramowanie oraz funkcja Rokat Talk, pozwalająca na komunikowanie się urządzeń tej firmy. I z tyłu jeszcze zdjęcie tej myszki, gdzie mamy graficznie przedstawione te podstawowe cechy. Warto też wspomnieć o 2D Titan Wheel, czyli jednej z najlepszych rolek, których dane mi było używać. No a teraz moi drodzy, otwieramy opakowanie. Widzimy samą myszkę, a także jeszcze więcej informacji o niej. Tymczasem pora otworzyć opakowanie i zobaczyć co za akcesoria jeszcze mamy w środku. Ok, tu nie ma nic. Natomiast tutaj mamy instrukcję. Ok, instrukcja jest rozkładana i mamy tutaj wszelkie takie podstawowe cechy i zalety tej myszki. I oto moi drodzy sam Rokat Cone Pure w wersji Military. Zobaczcie, myszka wygląda bardzo ładnie. Faktycznie ta edycja wojskowa jest super jeśli chodzi o kolory i wykonanie. Mamy bardzo porządny kabelek w oplocie, jednocześnie dość miękki i wtyczkę w stylu Rokata o takim specyficznym kształcie, który mi osobiście się bardzo podoba. No i zobaczmy sobie po kolei. Przyciski główne pracują cichutko. Mamy rolkę 2D Titan Wheel, która jest szeroka, wystaje odpowiednio i bardzo dobrze się jej używa. Mamy przyciski do zmiany DPI. Logo Rokata, które będzie prawdopodobnie podświetlane. Dwa przyciski boczne, które reagują bardzo, bardzo dobrze. Pracują lekko, cicho. Napis Rokat Cone Pure. A także profilowania pod kciuk, tak aby pewnie trzymać tą myszkę. Natomiast od spodu mamy najwyższej jakości ślizgacze oraz profesjonalny sensor optyczny o wartości 5000 dpi. Więc moi drodzy, coś dla wielbicieli prostoty. Myszka o bardzo dobrych parametrach, też przy okazji o dość wysokiej cenie, natomiast bez żadnych udziwnień. Mamy tylko rolkę, podstawowe przyciski oraz dwa przyciski boczne. Czyli tyle ile potrzeba, nic więcej, nic mniej. Myszka delikatnie wyprofilowana, skierowana do graczy praworęcznych. Miałem okazję testować poprzednie wersje myszek Cone i są bardzo wygodne. Dlatego już wiem, że ten kształt będzie naprawdę fajny. Zobaczymy sobie jak będzie funkcjonować, sprawdzimy ją w grach, sprawdzimy ten sensor i za jakiś czas zobaczycie pełną recenzję. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam was, cześć!